Cześć, tu Chris. Dzisiaj Wam pokażę, jak skonfigurować router marki Pentagram Actina. Już Wam podaję model. Jest to model Actina Cerberus P6820. Jest to router dwuzakresowy, 5 GHz i 2,4 GHz. A więc zaczynamy. Wpiszemy sobie adres naszego routera w przeglądarkę. Jest to 192.168.1.100. Adres można znaleźć na obudowie naszego routera od spodu, więc nie jest jakiś to problem. Jeśli router jest zakupiony dopiero co w sklepie, standardowym hasłem i nazwą użytkownika jest to, co tutaj z boku napisane, czyli default admin, default password pentagram. Jeśli nie znacie hasła i nazwy użytkownika, z tyłu jest przycisk reset, wystarczy go przytrzymać 30 sekund i router pójdzie do ustawień fabrycznych, czyli do tych, co tutaj są. Hasełko wpisane, logujemy się. Tutaj nam wyskoczy coś takiego, taki jakby konfigurator. Omijamy to, klikamy od razu Advance i wchodzimy w zakładkę Wireless. Tutaj ustawmy sobie naszą sieć, czy chcemy korzystać z sieci 5 GHz czy 2,4. Ja sobie sieć 5 GHz wyłączę. Zostanę tylko przy sieci 2,4 GHz. Kanał obojętnie jaki. Tu wszystko zostaje tak jak jest. Save. Jeśli ktoś chce, może oczywiście sobie zmienić pentagram. Wtedy nazwa sieci będzie taka jak tutaj. Nie jest to jakiś problem. Klikamy Save. Wypadałoby jeszcze hasło ustawić do naszej sieci, żeby nikt nie wchodził w tej chwili. Jest to sieć otwarta. Klikamy Security. Jest nasze SSID. Wybieramy sobie WEP albo WPA. Polecam WPA PSK. Jest dużo bezpieczniejsze. I tutaj najlepiej wybrać WPA 2 PSK. ARES może zostać. Wpisujemy hasło. Takiego hasła nie polecam. To jest tylko na potrzeby tego filmu. Radzę wybrać jakieś trudniejsze, co najmniej 8 znaków. Save. I takim oto sposobem nasz router został skonfigurowany. Możemy korzystać już z hasła, gdy klikniemy w, na przykład smartfonem czy komputerem. Listę sieci bezprzewodowych znajdziemy sieć z naszego routera. Nadajemy na 2,4 GHz. Możemy sobie oczywiście włączyć także 5 GHz, jeśli chcemy. Tutaj mamy i możemy na przykład nazwać sieć, żeby czymś się różniła od tamtej, żeby łatwiej było ją znaleźć. Miski z suszarką 5G. Wiadomo, że do sieci 5 GHz. Niektóre urządzenia na 5 GHz chodzą. Wtedy mamy dużo szybszy transfer, więc czasami warto. Tutaj jeszcze jest taka ciekawostka. Channel Bandwidth można na 80 MHz ustawić. Chociaż mi tutaj coś blokuje. Widzę, zaraz zobaczmy czemu. Może wymaga jakiegoś kanału specyficznego. Ale jest tutaj pokazane bynajmniej 80 MHz. Na 80 wiadomo, transfer będzie dużo szybszy. Także to wszystko na dzisiaj. Nie jest to nic skomplikowanego. Router bardzo prosty w obsłudze. W następnym filmiku pokażę, jak z tego routera zrobić fajny repeater, który łączy się z siecią 2,4 GHz albo odwrotnie. Zrobimy repeater, który łączy się z siecią 5 GHz i rozgłasza ją na 2,4 GHz. To będzie znacznie przydatniejsze. Także dzięki, do następnego filmu. Cześć.